Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj piękny dzień i skoro jest taka okazja, to od razu jadę nagrywać, bo cały czas mam sporo rzeczy, które chciałbym nagrać, wam pokazać, nagrać recenzje itd. Więc jak tylko jest taka możliwość, to jedziemy nagrywać. I dzisiaj mi się to udało. Dnia dzisiejszego planujemy nagrać przede wszystkim trochę takich recenzji sprzętu do pistoletów i samych pistoletów, bo w sumie tutaj u mnie się najwięcej w tej chwili zmieniło, a czekałem na te recenzje dość długo, żeby móc je nagrać, ale w tej chwili, kiedy mamy już w miarę ciepło, bo dzisiaj jest prawie 20 stopni, więc Gringas powinien działać bez zarzutu, wreszcie możemy nagrać i pokazać wam i przetestować, jak te repliki działają. I będziemy dzisiaj testować dwie repliki, co prawda opis repliki tutaj na blacie już jednej mam zrobiony, tylko że replika potem okazało się, że nie działa, ale teraz zajmiemy się opisem drugiej repliki. I jest to, jak już wspomniałem, replika gazowa, krótka, a dokładniej jest to Beretta ze stajni G&G, czyli GPM92. Mam do niego też magazynki, bo tylko oryginalne magazynki oczywiście w tej replice podają, ale przejdźmy najpierw, jak zawsze, do opakowania. To było jeszcze dodatkowo obłożone kartonikiem, jak do mnie przyjechało. Niestety kartonik nie przetrwał do tego czasu, bo ta replika była u mnie, żeby wam nie skłamać, od końcówki zeszłego roku. W okolicach świąt była kupiona, czyli prawie 5 miesięcy. Czyli jakby nie było dość długo. I ten kartonik gdzieś mi się zawieruszył, gdzieś zniknął. Nie mam go, nie posiadam, ale najważniejsze, że zostało pudełeczko, bo w takiej właśnie skrzyneczce dostajemy tą replikę. Co do skrzyneczki od razu coś powiem. Kompozytowa, fajna, solidna, zabezpiecza klamkę. Ma jedną wadę. Nie ma żadnego uchwytu. Nigdzie nie ma żadnej rączki, żeby móc to wygodnie przenosić, więc musimy to po prostu chwytać w dłoń. Co prawda ze względu na fakturę nie ma z tym większego problemu. Można bez problemu gdzieś to chwycić, ale nie ukrywam, że rączka by się po prostu przydała. Jakieś małe wgłębienie, choćby cokolwiek, można było o tym pomyśleć. Szkoda, że tego nie dodali, ale cóż, fajnie, że w ogóle jest skrzyneczka plastikowa. I zobaczmy, co mamy w skrzyneczce. Oczywiście skrzyneczka ma z przodu takie ładne logo, G&G Armament, więc prezentuje się to bardzo ładnie. Mam nadzieję, że dzisiaj w tym świetle wszystko ładnie będziecie widzieć. Tak wygląda to po otwarciu. Tutaj mamy jakieś papiery, do których zaraz przejdziemy. Tutaj mamy pistolet, magazynek i szybką ładowarkę. Zaczynamy oczywiście od papierów. Mamy instrukcję użytkowania w języku polskim. Prawdopodobnie, ja to chyba ściągałem z Gunfire'a, więc pewnie od Gunfire'ów. Jest to po prostu instrukcja, bez żadnych więcej dodatków, w języku polskim z kilkoma rysunkami, taka składana, nic specjalnego, ale jest, bo musi. Dalej mamy dość obszerną instrukcję, oryginalną od G&G. GPM92, o tak to się nazywa, GPM92. Instrukcja, już widać, jest dość obszerna, złożona na pół, więc tak trochę ją pouginamy. I co my tu mamy? Mamy, jak działają bezpieczniki, jak nabijać gazem, jak nabijać kulki. Co ciekawe, mamy też instrukcję, jak wkładać kapsuły do magazynków CO2, mimo że nie dostajemy magazynka CO2. Mamy, jak zdjąć zamek, jak regulować chopka. Ogólnie bardzo fajnie to wszystko się prezentuje, dużo informacji. W kilkunastu językach, bo to się cały czas powtarza, tylko za każdym razem jest w innym języku. Czy jest po polsku? Prawdopodobnie nie. Niestety nie ma w języku polskim. Jest 5 innych języków, języka polskiego niestety nie uwzględniono. Trochę szkoda. No ale bądźmy szczerzy, replika robiona na świat, język polski to jest dla nich pewnie jakiś tam niszowy. To są papiery, które są włożone tutaj w oddzielną kieszonkę, specjalnie do tego przygotowaną. Fajnie, że jest. Dalej mamy szybką ładowarkę. I jest to szybka ładowarka od G&G. Czyli ta, którą już kiedyś pokazywałem na filmie, która nie ma tego przepychanego bolca tutaj przez środek, który w każdej chwili niechcący możemy odblokować i wyskoczy nam wtedy ten element, który popychamy, żeby nadać kulki. Tylko mamy takie suwadełko tutaj od wewnętrznej strony, tak, które odpowiada nam za zwolnienie tego elementu. I powiem szczerze, te ładowarki ja osobiście uwielbiam, sam korzystam tylko z takich, ze względu na to, że wkładając je do ładownicy nie ma ryzyka, że mi się odblokują, że mi ten tutaj popychacz wyskoczy. Dodatkowo na końcu mamy założoną już nasadkę do nabijania magazynków do pistoletów. Bardzo fajnie. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej szybko ładowarce? Bardzo solidne. Ja mam ładowarki, które mają w tej chwili te małe od G&G, które mają około 5-6 lat. I one cały czas działają, bez zarzutu. Więc szczerze polecam, to jest naprawdę fajna rzecz.
Ja mam jeszcze takie w kształcie magazynka M4, które są większe, bardziej pojemne, na około 400 kulek, bo to jest na 100 kulek około, więc naprawdę szczerze polecam. Bardzo fajna rzecz i fajnie, że jest w zestawie, bo to też nie jest bardzo tanie, bądźmy szczerzy. Dalej mamy magazynek. Magazynek dedykowany konkretnie do tej repliki. Z zieloną uszczeleczką, z podobnego materiału jak są gumki silikonowe robione w G&G. Magazynek jest, od razu wam powiem, nietypowy. Na pewno nie będziemy go w stanie zastąpić żadnym innym magazynkiem do M9 czy do innej Beretty. To są magazynki, które pasują tylko i wyłącznie do tej repliki i z tą repliką są sprzedawane. Co do magazynków, od razu pokażę, bo ja sobie zamówiłem magazynki. Niestety, jedyne magazynki, jakie znalazłem, to były srebrne. Więc są też takie magazynki, błyszczące srebrne. Wagowo takie same, bo to często ludzie pytają. Niektórzy szukają po prostu, żeby magazynek był lekki. W sumie takie mam dwa. Dostałem w zestawie jeden zwykły czarny. No, prezentują się spoko. Czy srebrne pasują? Jeszcze tak dla pewności. Tak, pasują. Mamy omówiony magazyneczek, to przechodzimy już tak naprawdę do ostatniej rzeczy, jaką mamy w pudełku i w sumie jednocześnie najważniejszej, czyli do oczywiście pistoletu. Pistolet wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że go będzie ładnie widać mimo dzisiejszej pogody, bardzo słonecznej i tak dalej. Ja nie jestem pewien, czy na tym ekranie, czy to wszystko ładnie widzicie. Mam nadzieję. Zwrócę wam jeszcze na coś uwagę. Tutaj też na dole jest takie błyszczące logo z opisem, co to za klameczka. No, nie ukrywam, że opakowanie bardzo mi się podoba. Jedyne, czego im brakuje, to uchwytu. I byłoby naprawdę super. Pudełeczko leci na bok. Ja sobie z tych rzeczy zrobię jeszcze taki stojaczek. I postawimy sobie dodatkową kamerkę, żeby pokazać wam, jak wyglądają rzeczy w środku, bo jak zawsze w klamkach, ja nie jestem ekspertem i nie będę robił takiego typowego rozbierania tej klamki na części pierwsze, bo powiem szczerze, bałbym się, że jej nie złożę. Te części, powiedzmy, regulacyjne, odchopka i tak dalej, chciałbym wam pokazać, więc ta kamerka zrobi nam zbliżenia, żebyście mogli to wszystko zobaczyć. Co możemy o klamce powiedzieć? Przede wszystkim całość jest praktycznie metalowa. Mamy tutaj nakrętkę osłaniającą gwint. O, mamy gwincik do założenia ewentualnie tłumika. Nie jest to 14 mm lewoskrętny gwint, to jest też lewy gwint, ale chyba 13, o ile dobrze pamiętam. Więc trzeba jakiś ewentualnie adapterek sobie ogarnąć. W zestawie go nie dostaliśmy, ale jest coś takiego, można tutaj dopasować. Ja jeszcze potem sprawdzę, upewnię się, jeżeli mylę się i to jest inny gwint jeszcze, to tutaj oczywiście będziecie mieli w opisie. Dalej. Zamek jest w całości metalowy, to jest wszystko metalowe. Lufa zewnętrzna też jest metalowa. Mamy dwustronną blokadę spustu, która w momencie, kiedy jest do góry i mamy czerwoną kropeczkę z jednej i z drugiej strony, to znaczy, że replika jest gotowa do strzału. Jeżeli zasłonimy tą kropeczkę, to włącza nam się blokada spustu i nie jesteśmy w stanie oddać. Spust lata, on nie jest zablokowany, ale nie przechodzą, powiedzmy, dalej do kurka żadne cięgła, które by umożliwiły nam napięcie go czy oddanie strzału. Nawet jeżeli ja napnę kurek, to on się, widzicie, on się nie blokuje. Dalej tutaj mamy dźwigienkę do rozkręcania repliki. Z drugiej strony mamy przycisk, w który musimy wcisnąć i dźwigienkę wtedy... Moment, żeby wam to jeszcze raz pokazać. Wciskamy od mojej strony przycisk i wtedy tą dźwigienkę możemy obrócić. Zaraz będziemy do tego przychodzić na zbliżeniu, jak będę pokazywał jeszcze rozkładanie. Tutaj mamy zrzut jeszcze zamka, jeżeli zostanie nam w tylnym położeniu po ostatniej kulce, to możemy sobie to jak najbardziej zrzucić. I powiem wam szczerze, wrażenie robi to bardzo dobre. Tak jak w ostatnich replikach, które dostawałem regularnie, ta sprężyna jest bardzo słaba, tak w tej replice sprężyna powrotna działa naprawdę zacnie. I dźwięk, i uderzenie jest naprawdę przyjemne. I ostatnią rzeczą, którą mamy, to jest oczywiście zrzut magazynka, jest tylko jednostronny. Tutaj taki mały przycisk, idealnie dla mnie pod kciukiem. I tak naprawdę tyle. Co do samych, powiedzmy, luzów jeszcze na zamku, to zamek siedzi dosyć sztywno, ale nie perfekcyjnie. Leciutko pracuje, nie ma tutaj jakiejś idealnej sztywności. Zaraz będziemy jeszcze to pokazywać na zbliżeniach. Tak samo jak zaraz przejdziemy też do oznaczeń, bo tych oznaczeń prawdopodobnie na tamtej kamerze nie ma szans, żebyście zobaczyli. Odpalamy sobie tą kamerkę. Problem jest z tym, że chyba zapomniałem jej naładować. Przejdźmy do oznaczeń. Mamy tutaj, na lewej stronie zamka mamy GG Armament Made in Taiwan, wygrawerowane w zamku, tutaj. Niżej mamy jakiś numer seryjny.
I z lewej strony też na okładzinie mamy też znaczek G&G, to ich logo tutaj. Też ładnie widoczne. Zobaczę, może tak będzie to też widać. Na górze mamy na zamku grawer, na dole mamy wydrukowany opis i tu mamy logo. Natomiast z drugiej strony mamy GP Mod 92 FS kaliber 6 mm, czyli opis modelu, też wygrawerowany w zameczku. Oraz niżej mamy, to jest coś niesamowitego, wygrawerowane na replice, żeby warning, read manual before use. Airsoft training and simulation only. Czyli przeczytaj instrukcję przed użyciem i tylko do treningu i symulacji. I na chwycie też oczywiście logo G&G. Ostatnią rzeczą, jaką mamy, to na dole mamy też jakieś oznaczenie, a coś tam, nie wiem co to znaczy, też jest to jakiś opis, pewnie jakiś numer seryjny czy model. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o oznaczenia, to tyle. To teraz weźmiemy się za rozkładanie pistoletu. Czyli tak jak mówiłem, musimy przesunąć to, ten element, tą dźwigienkę w dół. Żeby to uczynić, musimy wcisnąć tutaj przycisk. Czyli wciskam przycisk, obracam tą dźwignię. O. I cały zamek zjeżdża, mogę go spokojnie zdemontować. Co do samych elementów mechanicznych. Nie za wiele wam jestem w stanie o nich powiedzieć. Wyglądają jak raczej aluminium albo jakiś znal. Nie jestem pewien, nie wydaje mi się, aby to było stalowe w jakikolwiek stopniu. Ale ja się naprawdę na tym nie znam, nie orientuję się, nie chciałbym się wypowiadać. Tak to wygląda tutaj na tej dużej kamerze, może coś będzie widać. Zobaczymy z tego ujęcia, uda mi się coś opisać. Jeżeli chodzi o dolną część pistoletu, to nas mało interesuje. Zaczniemy od tego, jak regulujemy hop-up. Tutaj na dole, jak zdejmiemy zamek, mamy pokrętło. Jest to pierwsza Beretta, która ma w ten sposób rozwiązaną regulację hop-upu i co mnie bardzo cieszy. Bo zazwyczaj jest problem, żeby jakkolwiek hopek wyregulować, albo jest jakiś typu śrubka na górze lufy, albo w ogóle nic nie ma. Ogólnie w Berettach zawsze był z tym problem. To jest pierwsza Beretta, którą ja osobiście posiadam, która ma po prostu regulację na zasadzie roleczki. Mam nadzieję, że to widzicie. I teraz tak, żeby rozebrać, musimy najpierw przesunąć tutaj sprężynę powrotną zamka do przodu, leciutko, ona ma taki ząbek i wysuwamy wtedy to gdzieś tam z boku. I ona tutaj jest, składa się z dwóch sprężyn, z pierścieniem po środku, jest to metalowe, chyba jakiś znal, ale raczej jest to rzecz, którą bym się nie martwił, że pęknie. Następnie, żeby wyjąć lufę, przesuwamy ją leciutko do przodu. I następnie cofając sobie, musimy tutaj trochę pokombinować i ona nam wyjedzie w dół. I to jest tak naprawdę cały zespół luf. Nic więcej tutaj nie ma. I teraz, jeżeli chcielibyśmy wyjąć lufę wewnętrzną, zewnętrzną, z zewnętrznej, to szczerze nie jestem pewien, jak to zrobić. Obstawiam, że będzie się to wiązało z nagięciem trochę rzeczywistości, gdyż jeżeli się przyjrzymy, tutaj jest taka nacięcie, frezik i żeby wyjąć komorę, musielibyśmy ten element, który tutaj jest metalowy, element komory, wcisnąć jakoś do środka. Nie wiem, czy żeby tego zrobić, nie będziemy musieli odgiąć po prostu tego elementu, czyli niestety, ale zrobić to po prostu troszkę na siłę. Nie jestem pewien i nie widzę tutaj innej możliwości rozebrania tego, żeby coś wcisnąć, coś odblokować, więc niestety... Jeżeli to tak wygląda, to żeby wyjąć lufę zewnętrzną, będzie nas to kosztowało trochę brutalnej roboty. Tutaj teraz lepiej widać też to regulację. Mamy też nawet opis, że hop w tą stronę, do przodu i tak naprawdę tyle. Ja tutaj nic więcej rozbierać nie będę, żeby po prostu tego nie zepsuć. Czyli składamy to z powrotem, czyli wsuwamy lufę do zamka. Ona wtedy wpada nam tam głębiej, jesteśmy w stanie to przesunąć. Zakładamy sobie sprężynkę na prowadnicy i tylko wciskamy ją na tyle, żeby ona weszła tym zaczepem w swoje miejsce w komorze. I to jest wszystko. Nic nas tutaj więcej nie interesuje. I potem, żeby złożyć zameczek, oczywiście musimy mieć dźwigienkę tutaj w dół, tak jak poprzednio. Wsuwamy zamek. O, tak. Odblokowujemy dźwignię i wszystko jest zrobione. Pod tym względem akurat Berety mi się bardzo podobają, bo zamki zdejmuje się wyjątkowo wygodnie. Chociaż ta niekoniecznie zawsze chce zeskoczyć, ten zamek, nie wiem czemu.
czasem po prostu jest oporny, ale rozkłada się ją wyjątkowo wygodnie, co mi bardzo, bardzo odpowiada. Chyba, że dostęp, i wreszcie jest to beretta, gdzie mamy dostęp do regulacji chopka w bardzo wygodny sposób. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o opis taki zewnętrzny i troszkę króciutki opis wewnętrzny, jak to wszystko wygląda, jak się reguluje i tak dalej, to chyba tyle. Co nam pozostało? No musimy pojechać teraz na testy, postrzelać z tego i wtedy będziemy mogli konkretnie odpowiedzieć, jak to się sprawuje, jak to działa, ile jest to warte, bo ja sam szczerze jestem bardzo ciekawy, ale nie ukrywam, że jest to replika, na którą bardzo długo czekałem, bo ja uwielbiam Beretty, bardzo mi się podobają i z przyjemnością się nią pobawię. Z przyjemnością wezmę ją na trochę strzelań i ją potestuję. Mam nadzieję, że będzie tak dobra, jak G&G pisze, a nawet jak nie, to przynajmniej będzie ładna w szafie. Chociaż mam nadzieję, że nie tylko w szafie. Idziemy na teren testowy. Jesteśmy na terenie testowym i będziemy testowali Berettę od G&G GPM92. Taką zamontowałem kamerkę, mamy kamerkę przycelu, jesteśmy na 20 metrach kulki 25. Niestety chopek nie radzi sobie w ogóle z kulkami 0,3, nawet przy maksymalnym docisku nie podkręca ich do góry. Prawdopodobnie jest ogólnie problem z jakimś dystansem albo czymś takim, gdyż po prostu jest za słaby docisk. Nawet 25 nie jestem w stanie przekręcić do góry. Będziemy strzelać z 25, bo te będą po prostu lecieć troszkę lepiej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 20 metrów testujemy. Jaki problem? Wszystko nawet bardzo celnie na te 20 metrów, bym powiedział. Więc pierwsze wrażenia naprawdę spoko. Idziemy na 30. Jesteśmy na 30 metrach, cel tak samo jak poprzednio. Kulki 25 testujemy. Metrów, jak widać, to jest żaden problem dla tej repliczki. Ja już jestem wstępnie zadowolony, bo praktycznie chyba miałem dwa pudła, nie jestem pewien, gdzie te kulki dokładnie trafiły, bo jak strzelam z tych przyrządów, to nie widzę, gdzie kulka leci tak naprawdę, bo po prostu cały lot kulki jest zasłonięty przez samą replikę. A nie chcę też po strzale opuszczać broń, żebyście mieli też nagranie z kamery, więc idziemy na 40, zobaczymy, czy wtedy coś trafimy, aczkolwiek obawiam się, że wtedy będziemy już potrzebowali jakiejś poprawki, bo chopek niestety nie kręci za dobrze. Jesteśmy na 40 metrach, zobaczymy, czy stąd się wstrzelę. Co ja troszkę plandekę przestawiłem na bok, jak widzę tym razem, więc muszę się trochę do was przysunąć. A. I po kulkach. Nawet nie wiem, czy poszła kulka. Testowaliśmy na tym magazynku srebrnym. To teraz zapniemy sobie magazynek czarny, czyli ten, który przyszedł z repliką. Wystrzelałem cały magazynek, widzieliście, jak to strzelało, dało się trafić, aczkolwiek ja musiałem celować tuż nad plandekę przyrządami, żeby trafić w cel, więc już mieliśmy praktycznie opad, więc te 4 dychy to jest graniczny zasięg dla tej repliki w tej konfiguracji. Ja muszę zobaczyć, czy damy radę coś z tą gumką zrobić, ale to będę potem kombinował, bo to jestem w stanie zrobić sam, nawet nie za bardzo znając się na klamkach, więc to chyba tyle i zaraz bierzemy się za podsumowanie. Nie zawsze idzie wszystko zgodnie z planem i skoro już wyłapałem jedną rzecz dotyczącą tej repliki, to skoro wrzucamy teraz recenzję, to warto wam o tym powiedzieć, to pokazać, bo jest to dość ważny, wręcz bym powiedział kluczowy element, który może wpłynąć na to, czy wybrać tą replikę, czy nie. Podstawowa rzecz. Jest problem z gumką hop-up, gdyż gumki hop-up nie są w pełni w standardzie VSR. Już pokazuję, o co chodzi.
Problem leży mianowicie w dyszy. Bo niestety dysza jest całkiem innej średnicy niż standardowo w replice GBB. Jest ona po prostu dużo, dużo szersza. W efekcie nie wchodzi w standardową gumkę VSR. I niestety jest z tym dość poważny problem. Jedyny sposób, żeby wstawić inną gumkę, tak jak ja tutaj zrobiłem, to jest wstawiona 60, o ile pamiętam, Decepticon od mapy Leafa. Ja musiałem ją zeszlifować tak jakby od środka, poszerzyć średnicę tego głównego wejścia. Gdyż w standardowej gumce jest ona na tyle wąska, ten otwór jest na tyle wąski, że dysza po prostu tam nie wchodzi. Czyli jeżeli byśmy chcieli bezinwazyjnie, bez kombinowania, bez przeróbek wstawić sobie inną gumkę, to niestety się nie da. Nie robię tych gumek. Jedyną gumkę, jaką znalazłem dedykowaną do tej repliki, to jest oryginalna, która jak widzieliście kręci tak sobie. Nawet kiedy zmieniłem jej siłę docisku, to ta kręciła po prostu nierówno. I dopiero wstawienie tej gumki rozwiązało ten problem. Na tej gumce, na Decepticonie kręci to bardzo równo, bardzo fajnie. Niestety, tak jak mówię, no, wiązało się to z dość dużą ilością przeróbek, gdyż ja musiałem ten otwór, jak pewnie fachowi ludzie, którzy trochę bardziej ogarniają gumki, będą widzieli, że jak bardzo jest poszerzony ten otwór. Ja zebrałem tu po pół milimetra około z każdej ścianki. I nie wyszło to może idealnie, ale działa, jest szczelnie i tak dalej, więc ja jestem powiedzmy zadowolony, to działa. Ale nie jest to super i powiem szczerze, jeżeli nie czujecie się pewnie z takimi przeróbkami, to niestety ta replika może was przerosnąć, bo owszem strzela celnie, ale chopek jest do kitu. I teraz możemy wrócić do podsumowania, bo w sumie co mogłem, to podpowiedziałem. Jesteśmy po testach Beretty 9 M92, czyli replika GP-M92 od G&G. Widzieliście, jak to strzela? Strzela to dość przyzwoicie, niestety hopek nie działa już tak idealnie. Testowaliśmy na gazie WE2X. Działało to naprawdę przyzwoicie moim zdaniem, strzelało bardzo powtarzalnie przede wszystkim. I jeszcze zrobimy mały teścik, bo mam cały nabity świeżutko magazynek z kulkami 25 i zrobimy teraz jeszcze chrono. Rybko, daj mi chrono. Kulki 25 i testujemy. 322 FPS-y na kulkach 25, czyli trochę powyżej limitu bym powiedział. 320,9, 315,9, 311,7, 311,7, 307,1, 304,2, 306,5, 304,8, 302, 298,1, 298,7, 297, 296,5, 293,3. Dalej nie będę już strzelał, bo oddaliśmy już tych strzałów trochę, 15 sztuk dokładnie. I już widać, że ewidentnie nam FPS-y spadają. Ale wszystkie mieszczą się praktycznie poza kilkoma pierwszymi strzałami. Mieszczą się w naszym limicie 1,15 Joula, czyli powiedzmy w limicie CQB. Więc moim zdaniem jest ok. Jedyne co, to z tą gumką coś trzeba będzie powalczyć. Jak działa ta repliczka? Moim zdaniem działa bardzo przyjemnie. Jedyna wada to ten hopek, który niestety nie radzi sobie z cięższą amunicją, a trochę szkoda, bo mielibyśmy troszkę lepszy zasięg i na pewno troszkę lepszą celność. Ale jak na kulki 25, na to, że hopek jej ich nie dokręca tak naprawdę, można by to ustawić lepiej i podobnej poprawce mam nadzieję, że to będzie lepiej. Na 40 metrów bez większego bólu trafiałem w cel z drobną poprawką, więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o celność, pistolecik naprawdę sprawdził się, ok. Ja jestem zadowolony. Ja zawsze marzyłem, żeby wrócić do Beretty, bo jest pistolet, z którym zaczynałem ASG. To były pierwsze pistolety, jakie miałem, to były właśnie Beretty od KJW. I niezmiernie się cieszę, że ta repliczka działa przyzwoicie, bo będzie teraz towarzyszyć mi pewnie na niejednym strzelaniu. Tym bardziej, że na razie działa naprawdę fajnie, nie syfonuje, nic się nie dzieje. Co prawda mamy dzisiaj już dość ciepło, bo jest chyba około 20 stopni, ale co ja mogę? Ja jestem zadowolony. Repliczka nie jest tania, jak zapewne wiecie, do tego pasują do tego tylko dedykowane magazynki, więc czy jest to replika godna polecenia? Ciężko mi powiedzieć. Tym bardziej, że nie ma do niej żadnych części poza oryginalnymi. Nie jest to replika, która jest przystosowana do jakiegokolwiek rozwoju, do jakiejkolwiek rozbudowy, więc jest to replika, którą jak kupimy w takiej konfiguracji, tak w takiej konfiguracji mieć ją będziemy.
Dlatego też troszkę przestrzegam. Ja ją kupiłem dla wyglądu, dla posiadania Beretty i dla choćby samej własnej wewnętrznej chęci sprawdzenia, co w tej chwili w gazówkach dzieje się w G&G, bo mają teraz bardzo szeroki wybór tych gazówek i praktycznie nikt tego nie ma, więc nawet nie mam kogo zapytać, jak to faktycznie działa. I na razie, poza chopkiem, ja jestem zadowolony, jak to działa, jak to pracuje, bo praca jest bardzo przyjemna. Jest kopnięcie, ale nie jest mocne. Naprawdę mi ta klamka bardzo, bardzo odpowiada na tą chwilę. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Jeżeli mi zdechnie, to na pewno się o tym dowiecie. I tak naprawdę to chyba wszystko, co mogłem powiedzieć na tą chwilę. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.